Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z mojej hodowli kur. No jak widzicie, u mnie zima w pełni. Dzisiaj jest 16 grudnia. To są już chyba takie ostatnie opady obfite śniegu. No i w przyszłym tygodniu zapowiadają przed świętami jakąś lekką odwilż. Ale myślę, że śnieg się utrzyma. A jak widzicie, łopata stoi, trochę poodśnieżałem, żeby kurki sobie wyszły, ale jakoś nie są zachętne. Ściągnę tu od razu tą klatkę na... Znaczy klatkę. To zabezpieczenie, żeby mi tam nie wchodziły i nie robiły. A i tak widzę, że jakaś agentka wlazła. Dwie nawet. Widzicie, drzwiczki są otwarte, są śnieżone, ale kury to tak za bardzo nie chcą wychodzić. Też później. No i jedzą dużo. Widać śruty. Wczoraj miałem no prawie pełne, a dzisiaj widzicie połowa. No na podwórko nie daję, bo tu nie ma sensu. Śnieg to cały czas przysypuje. Więc staram się je karmić w kurniku. Jak najbardziej ciepłym jedzeniem. Ogólnie poza tą śrutą chcę kurkom dawać parowane ziemniaki z tą pokrzywą, co tam zostawiłem sobie na strychu. No i dodawać, co się da. W sumie mogę siemię lnianego też dodać, imbiru, czosnku. No wiecie, zrobić taką pełnowartościową paszę. No i troszkę mięska do tych ziemniaczków i myślę tak 2-3 razy w tygodniu powinny ładnie się dosyć nieść, nawet w zimie. No nawet, no chociażby cokolwiek, żeby niosły. No niosą się, nie ma dzisiaj takiego mrozu. Wczoraj i przedwczoraj było w nocy ponad 15 u nas na minusie. No i drzwiczki się sprawują, otwierają się i zamykają. Nie ma tu żadnych problemów, ale no ważne, żeby je zamontować wewnątrz, tak jak ja, bo na zewnątrz, no to wiadomo, ta sklejka jak nasiąknie, no to ona nie będzie tak samo chodzić. A jak zmoknie i mróz to chyci, no to wiadomo, że też te drzwiczki nie będą działać. Dobrze, idziemy do ozdobniaku zobaczyć. Tu im przymknę. No, niech pada. Dawno u nas w grudniu nie było zimy takiej obfitej. Zazwyczaj śnieg padał, ale to na jeden dzień. I później topniał i w sumie nic z tego nie było. A wezmę łopatę jeszcze, żeby z tego daszku ściągnąć. Przykrywam płytą tą dziurę. No nie ma teraz jak w tą pogodę zrobić. Musiałbym jakąś papę jeszcze kupić albo no nabić drugą folię. Ale to wiecie, to jest takie doraźne. No nie wiem, czy będą chciały wyjść. Najwyżej zostawię im otwarte tutaj wejście i będą chciały, to wyjdą. Tylko sprawdzę, czy mają wodę. No woda pewnie, choć w sumie może nie będzie zamarznięta, bo nie było takiego minusu jak, nie było takiego dużego mrozu, jak mówiłem wcześniej. Dobra, ja ściągnę to koło i zaraz będziemy nagrywać dalej. No i dobra, jesteśmy u ozdobniaków. No i dwóch niosek. Ja żeminkę wziąłem przez to, że no dziobie mi jajka, je te jajka, brakuje jej białka, dlatego wolałem je dać do mniejszego stada, żeby sobie nadrobiła, niż żeby mi tam jajka jadła. No tu gwiazdor musi się odezwać, oczywiście. To zimno. No nie chcą kurki wychodzić, ja im tu otworzę, ale on nie będą chciał chyba wyjść nawet. Chyba, że ten biały harpagon. O, tak. Opla. Tym ile jedzonka mają tutaj. Uloczuś się schował. Uloczuśku mój. Chodź tu. Wchodzą coś tam, widzicie? Daśniek je. Pić się może chciało. No bo picie mają wywalone, no to
Ja wezmę to, zobaczę, może coś tam jeszcze zostało. Nie ma nic. Muszę iść po nową wodę. Lamcia ładnie się przepierzyła. No, wstawiłem mi tu gniazdko, ale one tak za bardzo się teraz nie niosą. Nie, to gniazdko to jeszcze przesunąć, bo narobiły do tego gniazda tylko. Także no tamten kurnik muszę wyczyścić jeszcze. I trzeba było się wziąć za to ogrzewanie. Mam czym go ogrzać już w międzyczasie, jak no będę miał trochę czasu, a teraz będzie tego więcej. No myślę, że po świętach coś tam zacznę działać, bo chcę na wiosnę kupić kurki, ale młode kurki, takie 10-11 tygodni. No i po prostu je odchować sobie samemu. No wiadomo, nie jest tanio teraz kupić nioski takie tuż przed noszeniem się. No i tym bardziej na jesień, chyba już się wszystkie te mioty skończyły. I dopiero na wiosnę będą takie około 20 tygodni. Około 20 tygodni kurki. Tygodniowe kurki. Jeszcze troszkę powiększyć to stado. No niosek mi zostało 24 bez kogutów. No nie liczę tych młodych, można policzyć jeszcze te dwie młode, no to 26. No kogutów ogólnie ze Staśkiem, no to będzie 5 kogucików. No tutaj, podobny do Staśka. Tylko, że mu broda rośnie chyba. No nie ma takiego, wiecie, nie ma takiej grzywki po Staśku. No ale to jest taki mieszaniec rosy właśnie z... No już nawet nie wiem, czy można nazwać to szubatką polską, bo taki Stasio, wiecie, miksowy wyszedł. Miksa wyszedł, o, tak można powiedzieć. No podaj się kuguciku, nie bój się. I ta kurka jest ciekawa, biała tutaj. Ona tam jest. No to kurka będzie, bo widać. O, Nelka wyskoczyła sobie. A ta ucieka przede mną, patrzcie. Ona to jest ciekawa kurka. Nie wiem, czego ona jest taka puchliwa. Ale patrzcie, brodę ma. Taką jakąś. Chodź, ciu. No, widać, że pić im się chce, jedzą ten śnieg. Loczuś to tak, no nie bardzo na śnieg wychodzi. No, widzicie zresztą, jak sobie chodzi tam, spaceruje. No i co, w kurniczku tylko nioska została, no i nioska tam. Będę musiał tutaj posprzątać też. Też nie jest jeszcze tak źle, no lepiej zostawić troszkę grubszą tą ściółkę, żeby było cieplej w tym kurniczku. Będę musiał zamontować to jakieś termometry, żebym wiedział ile mniej więcej jest. No na pewno jest cieplej niż w tym dużym kurniku, on w ogóle to ma szpara. Szpara jest na szparze. Nie jest on obity w środku. No ale to się zmieni. No i to taki krótki odcinek przedświąteczny. Wam pokazać, jak kurki sobie radzą w zimie. Czy wychodzą. No ja staram się je wypuszczać, ale zawsze zostawiam mi otwarty ten kurnik. Ale z tego co widziałem, to ozdobniaczki to sobie tam do trzeciej, koło czwartej dopiero idą do kurnika. No i tylko plamka wchodzi mi tutaj na to drzewo. No nie wiem, wiecznie nie może trafić. Chociaż jak ją zawsze pogonię, no to później już trafia, wiecie. No nie wiem, może lubi to drzewo. Albo ją wyganiają z tego kurniczka. Chociaż no nie wygląda na to, żeby która się tam dziobała, ganiała. Zresztą ona hierarchią jest wyżej od tych młodziaków, więc... Nioska nie może się zdecydować, a ja muszę tu przymknąć ci, kurka. Idź tam. No nie, bój się, śniegu się boisz. Boję się, że ta klapa spadnie, jak trochę śniegu napada. No tak, na razie przykryłem. No tamtą folię co zerwał. Będzie trzeba to jakoś tutaj poprawić. No tu przykrywam, więc tutaj nic nie wpada.
No ale będzie trzeba znowu tą nabić folię, będzie chyba najszybciej. Żeby im tam nic nie ciekło. No na razie deszczów nie ma, ale w przyszłym tygodniu mogą się pojawić, więc jak najszybciej bym musiał to zrobić. No a tak, tego lisa był jakiś. No nagrywałem odcinek, to był jakieś niecałe 4-5 dni temu, jeszcze śniegu nie było. No i rozmyślałem nad tą fotopułapką, że sobie kupić, zobaczyć co tu przyłazi. Gdzieś tu na drzewko dać. I wszystko się wyjaśni. No i myślę, że będą fajne odcineczki. A wracając do diety dla kur. No wolę je karmić teraz w kurniczku, no bo latają tutaj wróble. A mamy jakiś tam stopień znowu zagrożenia ptasią grypą. No i wiecie, wróble jednak roznoszą zarazki. I mogłaby się zacząć jakieś choróbsko, zwłaszcza, że jest zima, kury mają, nie mają takiej, wiecie, odporności jak w lato, wiadomo. Także trzeba im dodawać witaminki. No ogólnie pełnowartościowa dieta. No i w sumie chyba tak będę już robił na dłuższą metę. Po prostu jak już nie będzie śniegu, będę im wystawiał te ziemniaczki tutaj, gdzieś na pole będą sobie jadły. Ziemniaków trochę mam w zapasie, więc można z nich zrobić użytek. Ja to tak za dużo tych pyrek nie jem. Czasem do niedzieli do obiadu, a tak to nie jem ziemniaków. Mimo, że wszystko takie drogie się robi, no to trzeba jakoś kombinować. Na cenę jajek, ja ogólnie to nie sprzedaję jajek, mam dla siebie głównie i tutaj dla rodziny. No i czasem sąsiedzi kupią i to tyle w sumie. Ja nie mam jakichś tam wielkich aspiracji na wielkie hodowle kur. Raczej wolę iść na jakość niż na ilość. No dobrze, to by było tyle. Zapraszam Was do tej strony o kurach, który link znajdziecie w opisie filmu. I do zobaczenia w następnym odcinku.